Młodsi, starsi studenci wszyscy bawili się doskonale, a przede wszystkim fani zespołu Lady Punk. W środę w klubie studenckim Panopticum rozbrzmiały ich największe hity w wykonaniu młodych, zdolnych muzyków z powiatu cieszyńskiego. Organizujemy taki koncert Lady Punk Tribute poświęcony zespołowi Lady Punk, a przed nami gra zespół Rumore z Cieszyna, debiutujący. A wy w jakim składzie dzisiaj wystąpicie? Jesteśmy tak, Grzegorz Kozioł na wokalu, Krzysiek Pszczółka na perkusji, Jakub Bejda na basie, na drugiej gitarze Michał Kasztura i na trąbce i na wokalu Marcin Sowa. No i ja, Szymon Kucharczyk, na gitarze. Skąd pomysł, żeby właśnie taki koncert, żeby połączyć siły? Wiesz co? Od lat słuchaliśmy w zasadzie Lady Punku. Szymek jest wielkim fanem Janka Borysewicza, ja Janusza Panasewicza. No i chcieliśmy coś zrobić, co będzie mogło łączyć pokolenia i 60-latków, i 20-latków, no bo Lady Punk gra już ponad 30 lat. Same hity grają, nie? Gdzie każdy zna, młodzież, starsi. Ja myślę, że to takie fajne wydarzenie dla różnych, wiesz, osób w różnym wieku. Więcej takich wspólnych projektów będziecie mieć, może takich koncertów? Tak, to na pewno. Zobaczymy też, no, dzisiaj są dobre statystyki osób, jeszcze przyjdzie pewnie więcej osób, więc będziemy też chcieli po innych miastach takie coś potworzyć. A takie mamy różne projekty, na przykład Rastafajran, teraz gramy z Grzegorzem, mamy naprawdę mnóstwo projektów, gdzie coś staramy się działać muzycznie. Jest to praca. Ostatnio też organizowaliśmy w Karwinie Karwińską noc koncertów. Również cieszyło się to dużym zainteresowaniem, także będziemy to na pewno kontynuować. Przed zespołem zagrała debiutująca grupa z Cieszyna. To był nasz pierwszy koncert po 8 miesiącach z nowym perkusistą Adamem. Poprzednio grał z nami Piotr Ciarka. No ale myślimy, że to będzie początek wspaniałej współpracy, prawda? Oby. Oby początek? Ja was nie znam. Opowiedzcie coś o swojej grupie, o zespole. No już działamy prawie 2 lata, parę koncertów za nami, między innymi współorganizowaliśmy festiwal Brzmienie do Kwadratu, który był tutaj. Oprócz tego graliśmy na Święcie Trzech Braci ubiegłorocznym i parę innych imprez, które były gdzieś tutaj w okolicy. A jaką muzykę gracie? Nie wiemy do końca, jak to określić, ale to jest taka... taki rodzaj muzyki pomiędzy trochę grunge'em a indie rockiem, coś mniej więcej. Tak, trochę też wplecionej alternatywy, coś takiego. I w jakim chcecie iść kierunku właśnie takim? Znaczy, pracujemy cały czas nad swoim stylem, na chwilę obecną nam to chyba dobrze wychodzi, patrząc po reakcji publiki. Macie już jakieś grono fanów? A może fanek? Tak, 500 polubień na naszym fanpage'u na Facebooku. To jest dobry wynik. Jak na Cieszyn, tak, zdecydowanie. Natomiast tak, jest ekipa, która zawsze pojawia się na koncertach, znają już nasze teksty. Większa część też publiki miała okazję poznać nasz pierwszy singiel promujący album Czasoprzestrzeń, bo wrzuciliśmy go do internetu. No i jak było słychać, no znają tekst, także to jest bardzo podbudowujące, takie bardzo wzmacniające, motywujące też, że możemy oddawać głos publice i oni śpiewają razem z nami, to jest część zespołu, no my bez nich nie istniejemy, prawda? Gdzie was zobaczymy, usłyszymy? Miejmy nadzieję, że niebawem. Na chwilę obecną nie mamy żadnych sprecyzowanych planów, natomiast no, mamy zamiar rozszerzyć trochę naszą działalność poza obszar Śląska Cieszyńskiego. Bo wy jesteście z Cieszyna, tak? Jesteśmy stąd, z Cieszyna. Z Goleszowa, tu Strumień. Nie, Chybie. Tak, ja jestem z Cieszyna, przepraszam. Tak, ja jestem z Cieszyna. Na chwilę obecną nic nie jest pewne, więc będziemy na bieżąco informować na swoim fanpage'u, Instagramie, wszędzie, gdzie się da. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.